Witamy was serdecznie z moim bratem. Dzisiaj odcinek z pieskiem. Popatrzcie. Wącha sobie. No, i ogólnie... Subik, dzwonek, komentarz. Komentarz, właśnie. Ostatni filmik, komentarze zostały zablokowane nie wiem jakim cudem. No, mamy takiego piesia. Nazywa się Mimi. No, popatrzcie, zaskoczył nas śnieg, nie? Zaskoczył śnieg. Jest niedziela. Który jest dzisiaj, Matek? Piąty? Niedziela, 5 stycznia, śnieg. I woda. A nasz piesio tak wygląda. Idziemy z nią właśnie na spacer. Chciałem rano, ale można powiedzieć, że jest rano. No. Jestem niewyspany. 11:00. O, ptaszek. Do zrostu ptaszka. No. O, usłyszeliście ją. Chodź tu, Mimiś. Tu chodź, tu. Nagrywam dzisiaj bez statywu, bo nie wziąłem, zapomniałem. Więc możecie mieć często oczęsienie obrazu. Ale nie widać, żeby był taki żeby cząsty obraz, nie? A biegnie. Ale ślisko jest, powiem wam. Już od razu robię taki mini odcinek. A, i teraz jak już wam mogę powiedzieć, to jeżeli jest taka możliwość, to subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie mieć live'y, to subskrybujcie kanał. 1000 subów i mogę robić sub. Dostępujecie filmiki. Transmisję na żywo. I my będziemy sobie mogli popisać wtedy. I porozmawiać. Może będzie nawet rozmowa. Rozmowa przez Messengera na żywo. Zobaczymy. Chodzimy na polanę. Pozdro. A jak biega. Jak biega. Mimi jest zawsze taka fajna. Trochę szczeka na chomiki, ale no. Są po prostu małe stworzenia, a tam idą kolejne pieski. Dzisiaj chyba robimy mini odcinek o pieskach. Ona ma 3 lata? Tak. No, 3-letni pies. Kazik, jakbyś mogła napisać, to napisz, ile twój pies ma lat. Nasz ma... Ten akurat ma 3. Pieski, dobry. No co, nagrywam cię. Z tamtego. Tak, chodź. Biegniemy, biegniemy. I ją ciągnie do piesków. No dobra. Tak dalej nie pójdę. Więc jak coś, to możecie wpadać na mój kanał, prosić o, jak macie znajomych, no to proście o subskrypcję na tym kanale, żeby zasubskrybowali mnie. Będzie fajnie. A jak się bawi, jak się bawi. Ale nie możemy jej spuszczać ze smyczy, więc musi biegać na smyczy, bo ucieknie. Jak się bawi, jak się bawi. Nagrałem. Jeszcze go zmontuję, ten filmik może. Oj, 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 oj. Widzicie? Jaki cichut. Ale cikus. Dzikusek. Raczej ona. Bo to jest ona, nie on. Dzika, dzika. Dzika. Nie wiem. Szuka miejsca chyba do sraczki. No, piesków nie ma. No. Siedzi sobie. Ale dzisiaj na minusie tempa. Temperatura. Bo się utrzymuje zimność. Śnieg się trochę utrzymuje. Na drogach już nic nie ma. Jak to w Polsce? O,
za granicami, tam gdzie są ciepłe, do ciepłych bardziej krajów, no to tam w ogóle nie widzicie śniegu, bardziej w górach, jak jesteście. U nas to nie ma. No, jest trochę śniegu, utrzymuje się. Dzisiaj jak szliśmy do kościoła, no to się poślizgło. A brat to się tym bardziej poślizgnął. No na dziewiątą szliśmy i tam po tamtej stronie. Właśnie tam jest tak lodowato. Po tej stronie już nie ma, idziemy dalej. No. Mimiś. Chodź. A tam leci. Ale marznie mi już ręka. Zapomniałem sobie wziąć rękawiczki. Chodź. Chodź, idziemy tu dalej. Nie, tam. I tak sobie. Idziesz. He, tam chciała iść. A tyło buziaro. Nie będziemy jej ściągać ze smyczy, no. Wiem, może no pies powinien sobie pobiegać bez smyczy. Ale to tylko w domu biega. No bo w domu nie musi być. Ale na dworze. Na dworze jednak nie nasza, więc trochę obawy. Jakby to była nasza, no to. Jakby to była nasza, no to by mogła być bez smyczy. Kiedyś bym uciekła już. Tam jechał odpiął ją. Odpinamy ją zawsze w klatce, żeby pobiegła już do góry sama. No, a na wakacje było tak, że były drzwi otwarte. I na klatce ją Michał odpiął i uciekła. Ale wróciła. Ona się tylko bawi. Nie każdy zna całą rodzinę, było pamiętać. Więc brat odpiął. Drugi. Trzeci. I to najmłodszy. A widzicie, jakie kałuże zostały. Ciekawe, czy się poślizgnie. O! Jest! Jest ślisko. Ło! Jest ślisko. O kurde. Jest ślisko. Zaraz go wam będę montował. Jak przyjdziemy do domu, no to od razu wam go zmontuję. I go wrzucę. Jeszcze dzisiaj. Ciekawe, jak długo się będzie wrzucał. Ja pamiętam, jak kiedyś z klasu one się wyrzucono. Mimi! Ona się boi piesku tak naprawdę. Nie chce aż tak podchodzić do psów. Nie ma tolerancji. Idziemy tam jeszcze do końca i... Ojej, zimny palec. Już mi teraz zmarznę. Mamy, czekajcie. Mamy chyba minus 3 odczuwalne. No ale już... Ale temperatura jest na plusie. No, czy byłem... Ja się to utrzymuję. Młoda, idziesz? Ej! Widzicie? Znaczy, że właścicielka tego psa, no, nie pilnuje. Chodzi tam, gdzie chce. A my? My przestrzegamy całą tą. Ma chodzić tak jak po chodniku, a nie po drodze. Idziemy tu chodź. Tu idziemy. Słyszysz? Tu. No skręć to. No nie. Chodź, idziemy. No. My sobie robimy takie trasy wokół naszego domu i idziemy. Nie, bo tam latem tędy szła. Przechodziliśmy koło szkoły. Patrzcie, jak słońce wychodzi. Jest tam słońce. Ło, ale później teraz przewrócił. Ale czekałaś na mnie. O ty. Ten pies zawsze czeka. Może odcinek będzie za niedługo z kotem. Dobra. To na tyle. Mówił Tomek. Razem z bratem. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć.
Thank you.